powiedziałem, spotykamy się w tym szczególnym miejscu, to jest na skwerze żołnierzy wyklętych niezłomnych. Miejscu poświęconym najwybitniejszym Polakom, żarliwym patriotom, którzy tak jak rotmistrz Wilecki, przy którym stoimy, oddali swoje życie za najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Zanim przejdziemy do przemówień tutaj naszych gości, poprosiłbym księdza kapelana majora Piotra Listopada o Słowo Boże. Prosimy. Szanowni Państwo, droga młodzieży, dziś w 70. rocznicę zamordowania generała Emila Fildorfa Nila gromadzimy się tutaj w Grudziądzu, aby oddać mu cześć. To wydarzenie już wpisuje się również w obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, który za 5 dni będziemy obchodzić. Pan generał reprezentuje wszystkich żołnierzy niezłomnych. Oni, choć zginęli w tragicznych okolicznościach, pozostali niezwyciężeni. Gloria victis, chwała zwyciężonym. Oni zginęli, ale my dzięki nim możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce. Historia naszej ojczyzny była zawsze niełatwa i skomplikowana. Jednak mimo, że zniknęła z map Europy, żyła w sercach swojego narodu. Gdy przyszła odpowiednia chwila, gdy pazerne sąsiednie mocarstwa skłóciły się i wybuchła pierwsza wojna światowa, Polska dzięki swym bohaterskim synom i córkom wybiła się na niepodległość. Wśród tych, którzy walczyli w legionach polskich, był młody August Emil Fildorf. W pamiętnym listopadzie 1918 roku znalazł się w szeregach Wojska Polskiego, następnie w 1939 walczył w wojnie obronnej. W 1942 roku został mianowany dowódcą KEDYW-u, czyli Komendy Głównej Armii Krajowej, którym dowodził do marca 1944 roku, używając pseudonimu Nil. Po Powstaniu Warszawskim komendant główny AK, generał Leopold Okulicki-Niedźwiadek, wyznaczył go na swojego zastępcę. W 1945 roku generał Fildorf został przypadkowo aresztowany przez NKWD w Milanówku pod okupacyjnym nazwiskiem Walenty Gdanicki. Nierozpoznany przez władze sowieckie, został zesłany do obozu pracy na Uralu. Po odbyciu kary w roku 1947 powrócił do Polski i zamieszkał w Łodzi. W odpowiedzi na ogłoszoną amnestię ujawnił się na początku 1948 roku. Został aresztowany i oskarżony. Generał Fildorf konsekwentnie zaprzeczał wszelkim stawianym mu zarzutom. Prokuratorzy i funkcjonariusze próbowali go złamać nieprawdziwą informacją o aresztowaniu żony i dzieci. Złożono mu propozycję wydania odezwy do oficerów Armii Krajowej, które miały ich zachęcić do ujawnienia się i zaufania komunistycznym władzom. Kategorycznie odmówił. Wtedy usłyszał, że odezwa i tak zostanie opublikowana. Riposta generała zadziwiła funkcjonariuszy bezpieki. Przewidując aresztowanie, poinformował swoich przyjaciół z konspiracji, że wszelkie ogłoszone pod jego nazwiskiem dokumenty będą sfałszowane. Był to moment, w którym zapadł faktyczny wyrok na Nila, wygłoszony słowami przesłuchującego go w celi śmierci oficera. Jeśli tak, to między nami wszystko skończone. Nie skorzystaliście z niesamowitej okazji. Za prawie że nic mogliście uratować życie. Teraz już nam nie jesteście potrzebni. Pożałujecie. Będziecie wisieć. Towarzysze generała z celi Mokotowskiego aresztu wspominali jego postawę w ostatnich miesiącach życia. Bywały dni, kiedy na podstawie swojej absolutnej niewinności w stosunku do stawianych zarzutów generał Nil przewidywał swoje uwolnienie. Wszak mimo wszystko znajdował się wśród Polaków, którzy znali jego prawdziwą, nieskazitelną, bohaterską działalność okupacyjną. Następowały jednak i ciężkie chwile, kiedy mocując się sam ze sobą, przeciwstawiał swoją nieskazitelną przeszłość zarzutom stawianym przez organa śledcze. A znając dogłębnie metody NKWD, przeniesione żywcem na teren Polski, popadał w wątpliwość i bezsilność wobec metod stosowanego fałszu, zakłamania i przeinaczania faktów. Gnębiły go po twarze zarzuty druzgocące jego honor żołnierski, a nade wszystko bezsilność. W trakcie śledztwa obrońca z urzędu Jerzy Mering
Powiedział do żony generała Janiny Fildorfowej: pani mąż to człowiek ze stali. Nie okazuje ani skruchy, ani żalu. Szkoda, że nie jest po naszej stronie. O akt łaski do prezydenta Bieruta wystąpił ojciec i żona. 87-letni ojciec pisał: zwracam się wtedy ja, zgrzybiały starzec, do dostojnego obywatela prezydenta z najgorętszą prośbą ojcowskiego serca o skorzystanie z konstytucyjnego prawa łaski w stosunku do mego syna, Augusta Emila Fildorfa. Kraków, 24 października 1952 roku. Andrzej Fildorf. Jak wiemy, Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Generała powieszono, torturując go przed śmiercią. W ostatniej chwili chciano go upokorzyć, miał wysłuchać wyroku na kolanach. Opierał się, bronił przed tym. Został skatowany, połamano mu kości, powieszono. Siostry i bracia, dzisiaj wypada przywołać przypowieść Pana Jezusa o ziarnie, które musi wpaść w ziemię i obumrzeć, aby wydać swój owoc. Ukazać światu swoją wartość, znaczenie, sens, wielkość. Tę przypowieść można odnieść do życia wszystkich żołnierzy niezłomnych na czele z panem generałem Emilem Fildorfem, którym dzisiaj również składamy należną im cześć. Panie generale, dziękujemy Tobie i innym niezłomnym żołnierzom i żołnierkom. Wasza postawa była szlachetna, Wasze cierpienie miało sens. Bądźcie nadal dla nas wzorem ukochania wszystkiego, co polskie, szczególnie dla młodzieży, która przejmuje pałeczkę w sztafecie pokoleń. Spoczywajcie w pokoju. Amen. Z panem prezydentem na czele, księże kapelanie, bardzo dziękuję za to, że przedstawił ksiądz w tak syntetycznej formie to, co najistotniejsze w życiu naszego wielkiego bohatera. Bo osoba generała Augusta Emila Fildorfa może nie jest kojarzona z jakimiś bardzo spektakularnymi czynami zbrojnymi, ale to był jeden z najbardziej fachowych, jeden z najbardziej inteligentnych oficerów polskiego podziemia. Był mózgiem akcji, organizacji, która działała pod kryptonimem, zresztą wymienionej tutaj, KEDYW, kierownictwo dywersji. Te wszystkie akcje, które były przeprowadzane w odwecie na okupancie, były mistrzostwem sztuki wojskowej. One były perfekcyjnie zaplanowane i ograniczały straty, które są zawsze nieuniknione po stronie tych, którzy byli słusznymi mścicielami naszego upokorzenia na okupantach. Upokorzone do samego końca. I jeżeli mówimy o żołnierzach niezłomnych, bo na to zasługują, to z osób wszystkich generałowi Fildorfowi, Nilowi przysługuje najbardziej ten tytuł. Bardzo dziękuję władzom Grudziądza za to, że jest takie miejsce, w którym upamiętnieni są bohaterowie naszej niepodległości. Bo to miejsce przypomina mieszkańcom Grudziądza, a przede wszystkim najmłodszym mieszkańcom, których zawsze z wielką radością witam i staram się zaznaczyć waszą tutaj obecność. Kluby historyczne, szkoły podstawowe, wspaniali nauczyciele, którzy formują naszą przyszłą elitę, która kiedyś weźmie odpowiedzialność za kraj, a cóż dopiero mówić o niezawodnej młodzieży z klas mundurowych z trzeciego liceum ogólnokształcącego. To dla nas, młodzi przyjaciele, wspólna refleksja i wspólna lekcja patriotyzmu. I to, co zawsze powtarzam przy tych okazjach, abyśmy baczyli, za jaką cenę została nabyta nasza, jakże wspaniała i przyzwyczailiśmy się do niej, wolność, w której możemy realizować wszystkie swoje marzenia praktycznie bez większych ograniczeń. Ale ktoś może nam to odebrać, bo mój przedmówca o tym powiedział. Przeciwnik jest jeden. Nie chcemy nikogo dzielić, ale musimy mieć oczy szeroko otwarte i widzieć, jaka jest rzeczywistość i skąd mogą przyjść zagrożenia. I dlatego przygotowujemy się, żeby
stawić czoła ewentualnym zagrożeniom i tym, którzy chcieliby wyciągnąć rękę po naszą niepodległość, nie tylko powiedzieć nie, ale dać im mocno po łapach, żebyśmy wspierając Ukrainę pamiętali również o tym, że mamy coś bardzo cennego do ocalenia. Cześć i chwała bohaterom. Szanowny panie wojewodo, pani Karolu, honorowy obywatelu miasta Grudziądza, panie przygodny ekscelencjo kapelanie, przedstawiciele służb mundurowych, ale przede wszystkim droga młodzieży, szanowni państwo. Jeśli dzisiaj możemy żyć i pracować we własnym naszym kraju, jeśli nikt nie usiłuje nas wynaradawiać i tak obficie dane jest nam czerpać z owoców wolności, to w znacznej mierze dzieje się tak za sprawą walki, którą dla nas i w naszym imieniu prowadził generał August Emil Fildorf Niel. Dzieło jego życia jest gwiazdą przechodnią dla tych, którzy kochają Polskę prawdziwie, dla tych wszystkich, którzy polskie sprawy nie tylko nazywać chcą własnymi, lecz pragną pracować dla dobra ojczyzny na miarę swoich sił, a czasem ponad siły. Najwięksi z naszych patriotów pokazali nam, co znaczy ofiara poniesiona w imię godności. Powierzając swój los Bogu, okazali się zdolni do największych poświęceń, włącznie z oddaniem życia. Byli kimś na wzór rzymskich bohaterów. Rzucając się w wir walki ze złem, nie czynili tego dla niej samej, lecz wyłącznie dla triumfu dobra, odrodzenia się Rzeczpospolitej wolnej, dumnej i niezawisłej. Oddawać cześć pamięci bohaterów możemy dopiero dziś, po wielu latach po ich śmierci. W czasach powojennych przez kilka dekad nie było to możliwe, przynajmniej w sposób jawny. Nie chcemy, by ktokolwiek dziś ponosił dla ojczyzny męczeńską śmierć, niczym generał Niel. Pragniemy tylko, by Polacy, zwłaszcza młodzi, poznali cenę, którą wielu z naszych przodków musiało zapłacić. Tylko tak można zrozumieć, skąd bierze się, tak można zrozumieć i docenić znaczenie dobra, którym jest przywilej życia wolności. Z tego zrozumienia bierze się wdzięczność, ta zaś jest nieodzownym warunkiem miłości ojczyzny. Gorąco pragnę, by młodzi ludzie przyjęli generała Niela za swojego patrona. Niech odziedziczą po nim chociaż cząstkę tej wielkiej odwagi i gotowości do poświęceń dla innych. To naprawdę bardzo dobry przykład. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, takie uroczystości jak ta dzisiejsza nie odbywają się w całej Polsce, więc Grudziądz wpisuje się tutaj. Można postawić Grudziądz obok wielkich miast jak Kraków, chociażby, gdzie odbywają się wielkie uroczystości poświęcone generałowi Nilowi. Więc za to ogromny szacunek organizatorom i władzom miasta, że rzeczywiście taka uroczystość dzisiaj się mogła odbyć. Chciałbym wskazać na kilka elementów z życiorysu generała Augusta Emila Fildorfa Niela, które świadczą o tym, jakiego formatu był to człowiek. W wieku 17 lat dołączył do Związku Strzeleckiego, następnego Regionów Polskich, brał udział w I wojnie światowej, później już w odrodzonej Rzeczypospolitej wojnie polsko-bolszewickiej i już w tym okresie w opiniach służbowych, które przełożeni sporządzali na jego temat, zaznaczali, że był to żołnierz nadzwyczajny. Dekadę później, na początku lat 30. również było takiej opinii służbowej na jego temat, stwierdzono, że był to oficer wybitny pod każdym względem. I w życiorysie generała Niela można zauważyć bardzo ważny moment w ogóle historii Polski, ponieważ generał Niel został zgładzony przez komunistyczne władze w 1953 roku. Polska w XX wieku mierzyła się z dwoma totalitaryzmami, z sowieckim komunizmem i niemieckim nazizmem. Można zestawić
dwóch wybitnych, jeśli nie najwybitniejszych polskich żołnierzy okresu II wojny światowej. Właśnie generała Nila i generała Grota. Stefan Rubecki-Grot został zgładzony przez Niemców. Generał Nil przez komunistów po tym, jak Sowieci umożliwili przejęcie władzy w Polsce. I taka uroczystość jak dzisiaj i w kontekście, jakim ona się dzisiaj odbywa, czyli w rocznicę agresji rosyjskiej na Ukrainę, ważne jest to, że mamy bohaterów, do których możemy się odwoływać, ale ważne też jest to, że taka uroczystość potwierdza, że Polska po prostu pamięta o swoich bohaterach. Polska pamięta o swoich żołnierzach. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Ja może tylko podkreślę raz jeszcze. W historii świata, w historii II wojny światowej, proszę Państwa, nie było sytuacji, żeby jakiś generał wojsk alianckich czy przeciwnika został zgładzony. W historii Polski w tym samym okresie była taka sytuacja. Jednego zamordowali własnymi rękoma Niemcy w obozie koncentracyjnym i to był właśnie generał Burkomorowski, nieprzejednany Polak, przepraszam, generał Grot-Rowecki, oczywiście, że tak. Myślami jesteśmy przy generale Boże Komorowskim, bo przy nim będzie obchodzone niedalekie święto. Natomiast drugą postacią, może bardziej tragiczną w tym przypadku, jest generał Nil. Dlaczego bardziej tragiczną? Bo zginął z rąk polskich. Jak Państwo widzą, jesteśmy w takim szczególnym miejscu. To miejsce zostało w zeszłym roku uhonorowane nazwą. Jest to Skwer Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych. Jak widzicie, też został dodany do tego miejsca jeden potężny, piękny kamień. I na tym kamieniu jest niesamowita, bardzo dokładna inskrypcja poświęcona właśnie generałowi Nilowi. Prosiłbym pana wojewody i pana prezydenta o odsłonięcie tego kamienia pamiątkowego, o zdjęcie biało-czerwonej kokardy. Pan... Dziękuję pięknie. Za panią honorowego obywatela Grudziądza oraz pana komendanta garnizonu. Proszę bardzo. Marsz.